Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Bartul, a to jest Dark Souls. Posada, lokacja, niegasnące jezioro. Dajemy się do Urdebela. Do lokacji z lawą, gdzie jest tank. Musimy go pokonać. W poprzednim odcinku nie daliśmy mu radę. Mam nadzieję, że dzisiaj się to uda. Oj, kurde, tak mnie zaskoczył, nie wiedziałem, że tu jest. Era. Bardziel jest. Kurde. Pieprzony coryk. Jeszcze ze 2-3 hity brał. Aj! Brawo, jest! Udało się. 4400 dusz, ogromny miecz oparów i czarna, żelazna, wielka tarcza. Dobra. Piąte podejście, zdaje się. Jeszcze coś zostało. Pierścień zabójcy rycerzy. Wrogowie tracą więcej energii przy osłonach. Takie złe. Tu jest kolejny rycerz. Nie wiem, czy chcemy z nim walczyć. Walczyć. Może. Tam nie spadł. Blok.
Ten dużo łatwiejszy. Ale też nie powiem, że był łatwy. Tak czy inaczej. Droga stoi otworem, wchodzimy na górę. Idziemy w kierunku katapulty, raczej balisty. Zabijemy kilku par osiłków. Damy się, damy. Mało butelek Estusa. Uda. Życia to my nie chcemy. Kulta znajduje się tam na górze. Spróbujemy ją dezaktywować. Po drodze jeszcze będziemy mieć kilku mocnych przeciwników. Różnymi przeciwnikami. Aj, kuźwa mać. Niech to chyba szlak.
Oj, tu skurczę, by skopię dupę zaraz. Znowu skopię dupę. Kuźwa, jakie to pierdzielone. Byki pierońskie. Chociaż sunę, ale by się są trudni. Sakra jakaś. Masakra. Musimy chyba trochę uciec, bo nam zaraz krzpotok siądzie. Skubańce nas obkrąża. Udało się. Skubańcy są mega zajebiście ciężcy do pokonania. Uważajcie na nich. Dobra, jesteśmy na miejscu. Zaraz odblokujemy. Tutaj jest przełącznik, dźwignia. Atakować nie będzie. Jeszcze tak. Mamy pójść do jednej lokacji. Tam nie byliśmy. Się teraz udamy. Ja pierdziu, co to było? Damy się jeszcze do jednej lokacji. Razem pokażę, gdzie jeszcze nie byliśmy. Powolutku przyjdą jedynczo. Ah!
tutaj pójdziemy na wprost. Jeszcze nas nie było. Bardzo fajny posąg Minotaura. Trzeba uważać na te kule ognia. Przyzwać. Chodź, chodź tutaj. Kurde. Ale nas tym mucą. Kurwa, nie daje rady dzisiaj coś w tę grę. Udało się go pokonać. Każdy przeciwnik stanowi nie lada wyzwanie. Taki najmniejszy głupi szczur. Jeden błąd i leżymy. Na upadku. Najgorsze to, że jak odejdziemy kawałek, to gubi się nam celowanie. Mamy ci. Dobra. Dłamek jest. Usłyszałem. Ja. Ludzi na ścianie. Tak, że mamy dwa fragmenty kości nieumarłych. Dobra, to chyba byłoby wszystko. Jest to wiemy. Możemy wrócić do kapliczki. Nie ostatnią wyskę do kapliczki. Ziekniemy.
Ulepszymy butelki. Mamy chyba dwa elementy kości słoniowej. Będziemy mieć już plus 5. Raz. 5, dobra. Więcej nie. Jest, 6, proszę. Także nieźle. Chyba jeszcze mamy fragment stusa. Tak, jeden fakt. Mieć 11 butelek plus 6. Tastes good, wasn't he? Wykładamy. Czym to było? Nie wiem. Możemy sobie tutaj jeszcze sieknąć raz. Drugi raz. Udamy się do bossa opcjonalnego, który nie jest obowiązkowy, ale mam ochotę go pokonać. Ale moment, bo chyba nie mamy wszystkich tutaj ognisk otwartych. Demoniczne ruiny. Gasnące jezioro. Ale mi się coś wydaje, że jakieś ognisko żeśmy opuścili. Które? Tym bossem najlepiej jak największą odporność na oczywiście ogień. I odporność na obrażenia fizyczne. My pierścienia nie mamy. Moi drodzy, boss. Kolejny. Taki sobie leży tu płótko. Stary król demonów. Uleczyć. Blisko niego rozblokuje. Proszę. Nie zacięli. Musi hamać biegnie. Ładuje.
się bardziej burzył. Ajajaj. Szeroki moment. Nawet z tego nie będzie. Można było łatwo chyba z łuku ściągnąć. Ajajaj, ale sięga tak powiedzie jego. Czekamy, gdzie fala szła. A? Przysiadł, dobra, nabijamy go. Kuźwa mać. Jest! Dawno. Udało się, moi drodzy. Nakładamy szybko pierścień. Żar przywrócony. Ile dusz dostaniemy? 27 500. Za pierwszym razem udało się pokonać. Ojejku, jejku. Nie był taki trudny. Rozpalamy ognisko. Zyskaliśmy prawdopodobnie... Tak, popioły władcy. Także w tej lokacji prawdopodobnie już mamy wszystko załatwione. Możemy udać się do kapliczki, zanieść popioły. Już nie dam, bo on popiołów nie dał, przecież to ja gadam głupoty. Podróżuj, kapliczka zjednoczenia. Możemy sobie jedną siłę dać, no będzie. Jeszcze możemy drugi dać, prawdopodobnie tylko to. 10 tysięcy już. I teraz będziemy mogli władać kataną.
Czarna klinga plus 4. Pełnych obrotów. W takim razie trzeba wziąć Vigor. Prawdopodobnie też nie będziemy. Musimy niestety hełm. Taki gorszy. 4-8. Niestety to jest pogodny hełm. Dużego odłamku. But I regret to say, I can't. Quelana's pyromancies are for witches and must be li- But thank you for allowing me to. If only I were a. Ah, then you found. Brilliant! I will never. Now, show it here, quickly. Let us. The primal pyromancy is known only to old Martin. Do not be gone for long. Back again, I suppose. Come again. Bo ja mogę dać te czary, zbój. Oh, have you wished? Have a pleasant journey. Okay. Możemy dać popioły. Substantiation be thy what this sad. Oh, belike it is seen better days, but now transposition in transposing it with thy purpose is to. Teraz możemy sobie dokonywać transpozycji duszy bossów na przedmioty. Nie będziemy robić. Spróbujmy zostawić ofiary popojały władzy. Pierwszy boss został pokonany. Więcej nie mamy. Moi drodzy, dzięki za uwagę. Kończymy ten odcinek. Trzymajcie się, łapka w górę i do zobaczenia w następnym. Heja!